55. łódzka piesza pielgrzymka na Jasną Górę przeszła już do historii. Ale dzisiaj gromadzimy się w świątyni Matki Boskiej Zwycięskiej tradycyjnie, aby podziękować dobremu Bogu za dar tej pielgrzymki. Serdecznie witam w naszej świątyni wszystkich kapłanów na czele z księdzem Łukaszem Trnawskim, kierownikiem naszej pielgrzymki, którzy sprawują msze święte w różnych intencjach, ale ksiądz Łukasz dziękuję Bogu za dar pielgrzymki. Jest to msza święta dziękczynna. Ksiądz Henryk sprawuje mszę świętą za świętej pamięci Wojciecha i Karolinę Pszczółkowskich. Witam serdecznie alumnów. Witam serdecznie wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj są obecni na tej Eucharystii. Tych, którzy w sposób realny, rzeczywisty pielgrzymowali, ale także są tutaj zapewne i ci, którzy pielgrzymowali w sposób duchowy. Dziękuję za waszą obecność, za to, że chcieliście, moi kochani, podziękować tutaj Panu Bogu i Matce Bożej za pielgrzymkę, która mimo tych trudności, mimo pandemii, jednak stała się faktem. Witam wszystkich członków grup pielgrzymkowych, służby pielgrzymkowej, a szczególnie gorąco witam scholę pielgrzymkową, która tak pięknie ubogaca liturgię. Moi drodzy, niech Bóg będzie uwielbiony. Niech będzie uwielbiona Matka Boża, nasza Matka i Królowa. Dziękujmy z całego serca za wszystkie dary, owoce pielgrzymki, która dokonała się po raz kolejny w historii naszej diecezji, naszego Kościoła.